o tym za moment, bo Krzo w natarciu, szansa, łokieć! Całkiem dobry strzał, ale też przyblokowany, no i Olszewskiemu zdecydowanie pomogło to. Teraz dużo miejsca ma tu Luigi D'Apolonio, źle sobie przyjął, wyrzucił się tym, ale dobre dośrodkowanie jest! 1-0, 64 minuta, Grzegorz Bonin i 1-0 dla Motoru. Motorowcy prowadzą właśnie od 64 minucie. Bardzo dobra kontra Motorowców i to oni wychodzą na prowadzenie. Wybija Robert Majewski. To nie był taki wrzut, z jakiego znamy Dawida Kamińskiego w zespole Motoru, ależ błąd Heby. Paluch, Paluch idzie sam na sam. Paluch czy wypuści do pustej bramki Rakowi? Rak! I 2-0! To się musiało tak skończyć. Katastrofalny błąd Dominika Heby. Machnął się, no i Motor dobija rywala. Wydaje się, że w tym momencie już jest chyba po meczu. Kapitalnie tu się zachował przede wszystkim Michał Paluch, który popatrzył od razu, gdzie jest partner, poczekał na niego, wyłożył mu do pustej bramki, a Szymon Rak w 79 minucie strzela gola. Motor 2, Krzo 0.